metropoliabydgoska.pl. Zawisza remisuje w derby z Chemikiem moderatorem 2-2. Jak z Pana perspektywy wyglądało to spotkanie? No, przemienny mecz, taki dla kibiców pewnie ciekawy. Dla nas nie do końca, bo przegrywaliśmy dwa razy, musieliśmy gonić ten wynik. Nie udało się zdobyć 3 punktów, aczkolwiek no jednak kolejny mecz gdzieś tam, czy tak jak z Brodnicą goniliśmy, w sensie Brodnica nas dogoniła, teraz my goniliśmy wynik, no gdzieś tam pokazaliśmy jakiś tam charakter nasz. No szkoda, że nie udało się jednak wygrać tego meczu. W środę trzeba będzie zagrać lepiej, aby zdobyć Puchar Polski? Zdecydowanie lepiej, no też gramy jednak z drużyną, która jest w wyższej lidze, aczkolwiek meczowi nierówny, także od jutra się skupiamy, od teraz właściwie już na meczu środowym, więc zobaczymy. Jakie są te Pana pierwsze wrażenia po powrocie do Zawiszy? Czuję się tutaj jak w domu, tak? Bardzo dobrze tutaj się wdrożyłem w to wszystko. No, gdzieś tam cieszę się, że zdobywam te bramki. Udało się wygrać te 2 mecze pucharowe. Mam nadzieję, że sięgniemy też po puchar w środę. No, szkoda, że dzisiaj nie zdobyliśmy właśnie 3 punktów w meczu ligowym, ale liga jest długa, więc spokojnie. Mimo braku zwycięstwa, urodziny udane? Jak widać, trochę krwi, bramka, przemiennie. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś sobie to odbije. Metropolia Bydgoska.pl